Witam. Chciałem wam pokazać najnowszy nabytek. Mianowicie kolejny 250 diesel turbo. Podobnie jak i tamten. Teraz i ten. Akurat trafiła się okazja w dobrych pieniądzach kupić taki samochód, więc trochę wam o nim opowiem. Jest to 93 rocznik, jeszcze nie E-klasa, już nie E-klasa w każdym bądź razie. Kilka słów o samochodzie. Blacharsko średnio, bardzo średnio. O czym zaraz pokażę, a może właśnie w sumie od tego zaczniemy. Błotniki, co ciekawe, oba są oryginalne, ale tak. Przedni błotnik tu. Bąbelek. Tu. Bąbelek. No i tu jakieś takie drobniejsze rzeczy. Naciskamy, dziury nie ma. Wybrzuszenie. Jadąc dalej, o, co ciekawe. Szyba jest oryginalna, pewnie wymieniana była, ale na oryginalną. Tu wżer, tu jest brud, bo go trochę przypłukałem karczerem, bo był zakurzony. No. Dalej na drzwiach. No, nic takiego większego nie ma. Przód, tył, też nic nie ma niepokojącego. No, tutaj wygląda tak. I dalej, tylne błotniki. Ten błotnik jest jeszcze w miarę. Tu coś się pokazuje. Tak. No. Tylnia klapa to nie jest za ciekawy obraz do oglądania. Kit jakiś popękał. Cała klapa tak wygląda. Klapa poza tym tylnia jest E-klasowa. Wiecie, auto musi mieć jakąś przygodę. Mieli E-klasową, sadzili E-klasową. Tu tylny pas, no, tak to wygląda. Tutaj też brak znaczka. Kufer standardowy w każdym 124. Jakieś takie rzeczy. No, standardowo, niestandardowo powiem wam, bo u mnie akurat jest zbiornik 90-litrowy. To bagażnik jest troszkę mniejszy, tu jest zbiornik standardowy. Zderzak lekko przetarty. Tu jakaś przygoda. No. Kolejny błotnik, no tu już się trochę więcej rzeczy dzieje. Tu. No widać, że z autem nikt się nie pieścił. Tu auto traktowane było jako użytkowe. Tutaj dach bez zastrzeżeń. Tu jakieś purcheleczki minimalne. No, poza tym tak, drzwi tutaj w porzo. Te drzwi, tu jest jakiś wykwit. Tu się zaczyna wykwit. No, z tego co oglądałem, to pamiętam, to te drzwi jeszcze tutaj też mają takie małe rzeczy. Dalej, tutaj na progu coś też wychodzi. Tak. Błotnik. Dzień dobry. Ten błotnik jest taki, widać. No, tu też jakaś wychodzi rdzaweczka. Tu. No ale ten błotnik poza tym jest w miarę zdrowy. Naprawdę. Patrzę sobie, jest rant, elegancko. Coś się wysypało, patrzcie, o. No ale tak tutaj to. Tak poza tym to tu nic nie ma. Bardzo ładne ma felgi po wyczyszczeniu, bo wyglądały dramatycznie. Tak jak powiedziałem, ja go karczerem trochę przepłukałem samą wodą, bo był taki, no, niedomyty.
Maska. Maska ładnie wygląda. Tutaj, o, tu jeszcze jest takie coś. Tu też wychodzi. No. Grill w miarę ładny. Komuś się spodobała gwiazda i zabrał. Kierunkowskazy, wiadomo, powinny być pomarańczowe, bo to nie jest E-klasa. No ale tak, tak to jest. Auto tak wygląda. Samochód tak wygląda, tak jak pokazałem, blacharsko. Mniej więcej. No felgi są w bardzo ładnym stanie. Felgi są w bardzo ładnym stanie. No, wymagały czyszczenia. Gruntownego czyszczenia, ale się udało je doczyścić. Powiem szczerze, że nie mam pomysłu na ten samochód. Kupiłem, bo była dobra cena. Tak jak mówię, jest to 2,5 turbo turbo diesel 250D turbo. Zajrzymy do środeczka. Środek tak się prezentuje. Boczki, drzwi w ładnym stanie, w bardzo ładnym stanie, patrząc na stan blacharski samochodu. Fotel kierowcy, no tak jak tu widać. Są jakieś przytarcia w tym miejscu, w tym. Przebieg auta 429 tysięcy na liczniku. Podłokietnik, zaraz omówimy sobie wyposażenie tego auta. Tył, co ciekawe, nie ma zagłówków. Natomiast jest oryginalna apteczka. Proszę, zachowała się. Ktoś dołożył akcesoryjne głośniczki, żeby to lepiej grało. Jakie radio jest, też zaraz wam wszystko pokażę. Teraz to do wyposażenia. Aha, samochód pochodzi z rynku francuskiego. Kilka parę ładnych lat już jest w Polsce. Są tam dokumenty, powiem szczerze, nawet się tych dokumentów nie przeglądałem. Widziałem tylko, że są instrukcje po francusku. Rozkodowawszy VIN, samochód pochodzi z Francji, był na rynek francuski przeznaczony. Tapicerka jest taka, tak jak tu widać, z taką czerwoną nicią, czarna. Podsufitka jest w bardzo ładnym stanie. Guziczek lampki działa, pstryk. Podsufitka w bardzo ładnym stanie. To co? Może odpalimy sobie bestię. Dobra, pójdę po kluczyki. Dobra, mamy kluczyk. Palimy bestię. Auto pali na rys. Nie ma jakiejś mowy o tym, żeby bawiło się, krztusiło. Poza tym tak, przejechałem tym samochodem kilkaset kilometrów. Technicznie napęd, silnik, skrzynia biegów bez zarzutu. Skrzynia biegów pracuje, proszę. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka, piątka. Bardzo pięknie pracuje skrzynia biegów. Wsteczny, cyk. Z wyposażenia co posiada? Automatyczna klimatyzacja, elektryczne lusterka, elektryczne szyby. No wiadomo, centralny zamek, o rzeczach typu ABS-y i wspomaganie kierownicy nie będę wspominał. No jest jedna poduszka powietrzna. To co, zajrzyjmy mu w serce. Jak tam wygląda? No i jego serduszko.
osłona silnika, oryginalna, zachowała się. Pracuje ładnie, jak na pięciocylindrowca przystało. Zapach z rury nie najgorszy, wybitnie piękny, powiem tak. Hak, ale hak jest dokładany, hak nie jest oryginalny. Aha, a propos zestawu audio w tym samochodzie. Jest radyjko, kaseciak. Włączenie radia, antena wyjeżdża do góry. Wyłączamy radio. No i antena pięknie się chowa, płynnie, bez zacięć. No i to było na tyle, jeśli chodzi o wyposażenie tego pojazdu. Robotę robi, wiadomo, podłokietnik w trasie. No i tak, nie wiem szczerze, co z tym samochodem będę robił. Nie mam na niego pomysłu, planu. Tak jak powiedziałem, kupiłem, bo była okazja, dobra cena. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Bo jak mówię, blacharsko jest, jest trochę przy nim do, dużo nawet bym powiedział, do porobienia. Szybka, oryginalna przednia, Mercedes. Płyn do spryskiwaczy już. Jest końcowa. Tak jak powiedziałem, mechanicznie samochód jest bez zarzutu. Bez zarzutu. Cały napęd, silnik, skrzynia. Wszystko pracuje wzorowo. Wzorowo. Auto ma moc. Silnik. Turbina. Wszystko pracuje idealnie. Auto się nie krztusi, nie dławi. Wchodzi na obroty. Ma moc. Gdyby nie ta korozja. Może warto dać mu szansę. Jak myślicie? Klekocze jak prawdziwy mercedesowski diesel. Na razie tyle. Pozdrawiam, cześć.